Cześć, witam was w mojej nowej serii Zagrajmy, tym razem z gry Skoki Narciarskie 2002 Polskie Złoto. Poprzednio graliśmy w Skoki Narciarskie 2001, teraz 2002 od tego samego producenta, sądząc po menu i wszystkim. Także zaczynamy. Skoczka sobie już przygotowałem wcześniej, ale tak, nagrywałem już ten pierwszy odcinek dwa razy, zrobiłem sobie na zwykłym poziomie trudności. Zrobiłem sobie młodszego skoczka, później zrobiłem sobie zwykłego skoczka w wieku 30 lat, czyli domyślny wiek. I dalej mi brakowało statystyk i później tego wszystkiego, żeby w ogóle takim zwykłym skokiem poprawnym dostać się z kwalifikacyjnej. Więc zrobiłem sobie teraz młodego bardzo zawodnika, 20 chyba 2 lata. I puścimy go na poziomie łatwym. Później zobaczymy w następnych odcinkach. Puchar Świata przelecimy sobie raz na łatwym, a później zobaczymy, jak to będzie szło i pokombinujemy. Bo jest tego tutaj trochę, więc można kombinować naprawdę sporo. Ale na początek zaczniemy sobie tak delikatnie. Knitkę, Knitkowski to jest E od Easy. Więc zaczynamy. I zobaczymy, czy teraz... O, stan konta mam już na start troszeczkę większy. No to miło. To sobie od razu trening puścimy. Może nie u tego, bo on chyba mi... Kondycję zmniejsza, tak. Weźmiemy u tej pani. Katasznikow pani się nazywa. Bardzo podobnie do Kałasznikowa. I ona nam zmniejsza wagę, motywację podwyższa i kondycję. Spoko, 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 spoko. Tylko nic konkretnego nie zwiększa, ale o 3 mi zwiększa kondycję, więc też dobrze. No i lecimy. Lecimy, lecimy. Witamy na tegorocznych zawodach w Kuopio. Witamy, witamy. Ja też pana witam. I chciałbym poskakać. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Ojejku, na łatwym jeszcze jest ta myszka. Chyba przesadziłem. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Dobra, zobaczymy, jak będą przeciwnicy skakać, bo ja tu przeważnie miałem po... Teraz mam 118, serio? A jak leciałem na poziomie średnim, to miałem... Chyba, że się warunki zmieniły czy coś, bo na poziomie średnim miałem po 108. A mam 108. Nie, czyli skoczyłem tak samo. A jak będą przeciwnicy? Czym się różni ten poziom łatwy? Aha! Poziom łatwy od zwykłego różni się tym, że mamy te głupie wichajstry, plus to, że mniej przeciwników skacze bardzo dobrze. Tylko kilku. Bo widzę, pułap punktów jest taki sam, więc tak naprawdę ten poziom łatwy nie jest takim strasznie... taką ujmą nie jest bardzo dużą, więc spoko. Dobra, ciśniemy. Trochę tam mnie myszka niepokoi, że ona tutaj się pojawiła, bo ona troszeczkę tak ujmuje poziomowi tych skoków, ale no trudno. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. I tak nie Zrobił na zwracam na mnie nie duże uwagi. wrażenie. Okej. Lądowanie jakby się troszkę tak potknął. Nie zyskają. No i świetnie. No i który jestem? 18. Przynajmniej jestem w tabeli. No i po ukończeniu tego pucharu pokombinujemy sobie już z zawodnikami bardziej i z poziomami trudności, jak już będę troszeczkę Znalazł bardziej zaznajomiony doskonały punkt do wyjścia z progu. Z działaniem Zaniesie tego. go to daleko? Na razie te lądowania są takie dziwne. Ale punkt... Jejku, jaka ta punktacja jest rozstrzelona. No dobra, trudno. Który jestem 20? Lądowania są kiepskie jednak. 10 tysięcy mi oferuje, spoko, przyjmuję. Także lecimy na trening. O, inny mi się pan tutaj... Kowalski, Piotr z Polski. To widzę, że oni są tu losowi. Spróbujmy u niego trenować za 5 tysięcy. Wow! Mistrzu. Wagę mi zmniejsza, motywację zwiększa, siłę wyskoku, wow, dobry gościu. To nic, lecimy. Jeszcze woskowanie zobaczmy, co tam jest, co za prognozy. Minus 10, sucho. Wilgotny, średni. Śnieg, sypki. Nic mi tu nie pasuje, a tych nie mam. To nic. Ja już sobie chyba tak nie mogę zmieniać, bo jest to na szaro. Czy mogę? Mogę. Ale nie chcę, bo kijowe. No i dobra, zawody, lecimy.
witamy na tegorocznych zawodach w Kuopio. Skoki narciarskie stają się coraz popularniejsze. Dokładnie. A najlepiej to widać po rosnącej liczbie fanów tego sportu, jak choćby dziś. No, i po wyświetleniach też widać. Tak schodząc na ziemię. Ojej, 53 jestem, bardzo nieciekawie. Ale ja nigdy w to jakimś specjalistą nie byłem, więc raczej osoby, które oglądały tę serię już dłużej, to nie oczekują tutaj jakichś super skoków. Więc nie powinno być źle. A sądzisz na przykład, że... 17, 17, 16. To nie jest to, czego chciałem. Ale się zakwalifikowałem. Będziemy próbować. Będę się szkolił, uczył i próbował. Ciekawe, czy można z łatwego poziomu wyjść wyżej. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Chyba nie. Tak, to by było też niesprawiedliwe. Skok, doskonałą technikę zawodnika. Okej, dość dziwnie wylądował, ale... Myślę, że to był całkiem niezły początek. Kurde, te lądowania beznadziejne. I który jestem? 21. No to chyba tak koło 20 miejsca będę. No nic, trudno się mówi. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko? Ojojku, już 11 chyba polecą. Na szczęście każdy... 13. Nie jest jeszcze źle. Pierwsza rzecz, jaką się zauważa w tej wersji skoków, jest dużo bardziej rozbudowany model lądowania. Dużo więcej takich animacji i kiepskich lądowań. Przede wszystkim, bo to akurat w moim przypadku można najlepiej, najłatwiej przetestować i zobaczyć wszystkie. Okej. Okay. 27. No niedobrze. Przyznam, że niedobrze. Także lecimy na trening. Zobaczymy, co ten nas wytrenuje. On kosztuje 3000. Zmniejsza nam motywację, ale zwiększa te trzy ważne rzeczy. Chociaż lądowanie też jest ważne. To będziemy szukać tego ulubionego trenera. Jak tam woskowanie? Dalej mam te same. A w sklepie co mogę kupić? Ojejku, ale tego... Oho, mogę... A ja mogę wosk kupić. Po ile on kosztuje? 1300. Ja pierdzielę. Ja na tym wosku tutaj polegnę w tej grze. I ja mam to wszystko sprawdzać i... Serio. Ile się go kupuje gram? 20 gram. No to na chwilę by wystarczył. To jest uniwersalny, tak mam zawsze 10. Tu jest... Chwila, prognoza pogody jest 0 stopni. Czy któryś z moich pasuje do tego? Nie. Śnieg gruby. Średnia wilgotność. Sześć stopni za dużo. O, ten jakbym kupił. Kupię dla jaj. Powrót. Ja już trening zrobiłem. Zrobiłem. I woskowanie. Damy mu 2 gramy. Okej. Okay. No to zawody. Zobaczymy, jak teraz będę miał procenty smarowania. Miałem wcześniej po 20% chyba. Już uniwersalnie to czasami może się dopasować nawet. Jak? To nie moje. 24. No szkoda było tych pieniędzy. Dobra, ciśniemy. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. Okej, pięknie. Pięknie, pięknie, tylko kiepskie lądowanie, ale to chyba też przez technikę lądowania. Bo pamiętam, że w ogóle się tyle marków nie dał w poprzedniej części robić, jak się miało kiepskie to wszystko. Więc może muszę to podtrenować i wtedy on będzie lepiej lądował automatycznie, bo ogólnie przy lądowaniu już nie mam co za bardzo poprawiać tutaj od strony zręcznościowej. Bo jest ustawiony prawidłowo, ląduje też w dobrym momencie, więc... Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika, widać mistrzowską rękę trenera. Okej. Okay. No tak średnio znowu. Troszkę się tak się przycina mi tu niepokojąco. Ojejku, ledwo co się zakwalifikowałem do drugiej serii. I to na łatwym, trochę wstyd.
Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. Są taki gruby? Okej, utrzymam pozycję, bo skoczyłem w niebieskim. Chyba tak to działa. No, tak to działa. I jestem 27. Okej, no spoko, spoko. Lecimy na trening. I musimy znaleźć sobie człowieka, u którego będziemy sobie trenować elegancko siłę wyskoku i technikę lądowania. I to nie jest na pewno pan Śnieżny Anioł. Siły i kondycji. Dlaczego on mi wagę podniósł? No on jest gruby, to może dlatego. I za dużo z nim jadłem. W każdym bądź razie techniki lądowania to on mi nie podniesie. Trzeba u pana technika trenować pewnie. Jak tam prognoza? Taka sama. Uniwersalny. Minus 5 stopni. To kiepsko. To kij. Lecimy. Witamy serdecznie państwa, zapraszając na kolejny konkurs Pucharu Świata do południowych sąsiadów, do Liberca. Kurde, ale to jest pięknie zrobione te komentarze. Sądzę, że możemy spodziewać się przede wszystkim, że liderzy Pucharu Świata utrzymają swoje pozycje. No cóż, pożyjemy, zobaczymy, ale sądzę, że masz rację. Świetny to jest. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Dobra, lądowanie chyba najlepsze, jakie mogę osiągnąć na tych statystykach. Jeszcze wózkę bym poprawił, to miał więcej punktów pewnie. Dostałem się, to jest ważne. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. No, trzeba przyznać. Bardzo dobre wyczucie. I jeszcze lądowanie. Znakomite, nie sądzisz? Owszem, ale chyba jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi. Wow, to teraz zrobiłem chyba wszystko, co mogę, żeby lądowanie było dobre. A reszta to już punkty w technice lądowania. 25. Jejku, jak biednie. Muszę te techniki poprawić. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. Nieźle. To wygląda wręcz wzorowo. Okej, trochę późno, ale jest chyba dobrze. A niech to. Sądzę, że można było to zrobić lepiej. Okej. Niestety, zaczyna padać deszcz. Skoczką na pewno nie będzie się to podobało. Ale co z tego, skoro już koniec? Jestem 25. Niestety wszystko. Dobra. Także trenujemy sobie. Teraz u pana od technice, od technik wszelakich. Żeby zwiększyć sobie technikę lądowania. Ojejku, ci najlepsi mi się zmieniają cały czas. To fajnie. I koszty mi też się zmieniają chyba. Niestety. No ale lecimy kolejne zawody. Dziękujemy, że jesteście z nami w ten piękny dzień w Engelbergu. Halo, witamy państwa. Halo. Zapraszając na kolejne zawody. Halo. Pucharu Świata. I lecimy. Dobra, przytnie się teraz. Pięknie obliczanie skoków. I leci Knitkowski. Idealny start. O, pięknie. To lądowanie było zaledwie poprawne. Zaledwie poprawne. Nie wszyscy urodzili się z zwycięzcami. Ej, panie, nie obrażaj pan. Nie wszyscy urodzili się zwycięzcami. Nie, wcale, ja jeszcze wam pokażę. Ale to później, bo na razie się uczę. Trenuję. Dobra. Wyskoczył z progu z całą siłą. No. Oj, ledwo wylądował, ale... Tak odległości brakło. I znowu, bardzo dobre lądowanie. Ojejku. Co bardzo dobre lądowanie to było? Przecież on się mało nie zabił. No i nic, 23. Aha, to z tego 23 teraz muszę poprawić. Będę wyżej. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Aj. Niedobrze.
Może byś otworzył drzwi. Też pomysł, wiesz, jak zimno jest na zewnątrz? Co? Dziewiętnastki? Dlaczego? Co otworzył drzwi? O co to się w ogóle działo? Ja myślałem, że nie powiedzą. O, znakomite lądowanie, albo. Oj, zaledwie poprawne. A tutaj okazało się, że jest. Chciałbym dobre? Jeszcze zobaczyć powtórkę tego. Oni o jakichś drzwiach gadają. To było dziwne, naprawdę to było dziwne. Ale jestem 17 i to jest też dziwne. Dzisiejszych zawodów. Żegnamy się z państwem. Okej, jeszcze polecimy sobie jedne. 19 minus. Już mi się aż mnie dreszcze przeszły. Okej, potrenujemy może u tego pana teraz. Co on mi poprawi? Wszystko. Spoko. Bardzo fajny, przejezdny pan. Także polecimy do sklepu i kupimy coś na mróz. Jakiś smar. Spróbuję. Ten jest... Do jakiegoś super zimnego śniegu. Śnieg sypki. Śnieg sypki, uniwersalny. Wilgotność średnia. Dobra, to kup. I jeszcze śnieg gruby. Śnieg gruby i bardzo zimno. O jest, ale to jest sypki. Sypki średnie minus 19. A, to ten było trzeba kupić. No nic, to kupimy jednak. Śnieg gruby. Minus 19. Jest takie coś? Nie, no musi być. Śnieg gruby. Gruby, wilgotność powietrza, średnia. Do grubego jest powietrza, do sypkiego jest śniegu wilgotność. Ale też jest średnio dopasowany. Co ja kupiłem w końcu? Ten. Śnieg sypki. To jest świetne, tylko że jeszcze coś do grubego by się przydało. To wrzucimy ten. No i spróbujmy teraz wywoskować tak fajnie. Ten do grubego. Dajmy go tak z 3 gra... No, tak 2,8. No i ten jest do... Nie, nie ten. Ten. Ten? Tak. Tego dużo. Może troszkę przesadziłem. No i okej, zobaczymy, jaki teraz będę miał procent smarowania. Dziękujemy, że jesteście być dobrze. Z nami w ten piękny dzień w Engelbergu. Skoki narciarskie stają się coraz popularniejsze. Dokładnie. A najlepiej okay. To widać po rosnącej liczbie fanów tego sportu. Martin 45. Dziś... I Knitkowski ma też 43, więc bardzo fajnie mi to wyszło nawet. Budżetowo, ale fajnie. Ach, jakie wyczucie chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. Okej, okay. Trochę kiepsko było blisko, ale... Pomimo tego wszystkiego. A to jest tak kwalifikacyjna runda, więc jeszcze spoko. Jeszcze mogę się gdzieś dostać. Okej, okay. Zakwalifikowałem się to bez problemu. Szkoda by było zmarnować takie smarowanie dobre. Już więcej się pewnie nie powtórzy. Odbił się wszystkimi świetnie. Siłami. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Kurde. No teraz już nie za dobrze. A widziałeś ten skok? Nie. Widziałeś ten skok? Nie. Ci komentatorzy będą robić serię. W tej grze nie trzeba już mówić, wystarczy taki czysty gameplay. To trzeba im przerywać w dobrym momencie. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Ten już mu coś tam sugeruje, insynuuje. Bardzo dobre lądowanie.
Świetne są te rozmówki. No, przy tym to musieli się narobić, panowie. Okej, 29, więc pomimo smarowania... Niestety, to smarowanie to nie wszystko. Mam nadzieję, że spotkamy Dobra, 6 się na skoków zrobionych tym razem. I jestem 21. Byłem już na dość sporu pozycjach. 20 chyba... Nie, dwa razy 27. 20 wszystkich nie zaliczę może. No, mam nadzieję, bo chciałbym te dziesiątki zaliczyć. 12, 13 itd. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym.